w okolicach Lizbony jeszcze jedną miejscowością godną uwagi jest Sintra. Można dojechać pociągiem bezpośrednio ze Dworca Wschodniego w niecałą godzinę. No i Sintra jest taką miejscowością pełną historycznych pałacy. Staramy się właśnie dostać do pałacu Penia, zbudowanego w czasie romantyzmu w XIX wieku. I zaraz zobaczymy, czy nam się uda wejść, jak jest w środku. Podjazd pod zamek jest dość trudny. Jechaliśmy takim traktorem, jakie u nas są w Dolinie Chochołowskiej, z ciągnikiem. Ale warto, że go wzięliśmy, bo byśmy nie zdążyli, długo by się szło. A potem od wejścia już na teren takiego parku, zamku, jest podjazd autobusowy. Kupiliśmy bilet przez internet na właśnie ten autobus i na zwiedzanie najsłynniejszego z tych pałacy, a jest ich wiele, razem z parkiem. Grafik napięty, mam nadzieję, że zdążymy. Jeszcze nie wpuszczają na naszą godzinę tłumy, mimo że mamy poniedziałek, godzinę 16:15 tutejszego czasu. Sloty są pilnowane, nie można się spóźnić, nie tolerują, że ktoś przyjdzie 15 minut za późno albo coś takiego. Tu w prawo trzeba. Postawki kształcie muszelek na małej cucu. Na ostrygę może. Smacznego. Jest i taki jakby dziedziniec zamkowy. Pałacowy, bo to jest pałac. Mimo późnej pory i dnia, który nie jest weekendowy, duża kolejka, czekaliśmy dobre pół godziny, aż włączą nasz slot i wpuszczą nas. Aż strach pomyśleć, co to jest w sezonie. Z zamku rozpościera się taki ładny widok. Pałac odwiedzony. Końcowe wrażenia nie do końca pozytywne, ponieważ mimo tego, że nie ma sezonu turystycznego, w środku wędrują pełne wycieczki szkolne, które nie są wcale tym zainteresowane, tylko ktoś się tak przegania tutaj z prawa na lewo i cały czas przez to trzeba iść w takim ścisku. No i przez to mnie się widzi, no ale co się widzi, to się i tak widzi. Zamek fajny jest z zewnątrz głównie, w środku to tam takie, znaczy ten pałac, takie no fajne te komnaty, ale nie ma czasu na kontemplację. Szybko na konkretną godzinę jeszcze ta wycieczka się trafiła. Generalnie to jak ktoś chce tu odwiedzić, to nie wiem, to pewno w weekend, ale w weekend z kolei będą tłumy. A już w okresie wakacyjnym to już w ogóle. Może lepiej w ogóle wziąć tylko bilet do parku, a do pałacu się nie pchać. Udało się w knajpie Sintrze dostać tradycyjnie podane ryby. Tutaj dorsz zwyczajnie grillowany z ziemniakami, a tutaj dorsz asado. To taka zapiekanka bardziej jest z dorsza. Dzisiaj na spokojnie chodzimy po miejscowości Sintra, patrzymy na te pałace zabytkowe, nie wchodzimy do żadnego. Tak, tylko idziemy na spacer. Jest to na pewno ciekawsze rozwiązanie niż błądzenie ostatniego dnia po Lizbonie, która nie urzeka. Nadal Sintra, taki fajny park. A przed nami wyłania się ciekawy pałac. Bajkowy. Ta Sintra skrywa wiele takich zamków. Pałacyków, bardzo fajnych. Niekoniecznie na samej górze. Aczkolwiek trochę pod górkę było. I to jest z ogrodem. Niestety już zamknięte, ale bardzo, bardzo fajne. Warto poświęcić dzień na Sintrę, żeby zwiedzić Sintrę z różnymi pałacykami, ze Starym Miastem, z ogrodami kosztem Lizbony.